Tak jeszcze korzystając z okazji, że mamy taką temperaturę, jaką mamy, czyli minus 20, czasami pokazuje minus 20,5. Po przejechaniu, jak widać, 16 km w czasie 21 minut, po obwodnicy ze stałą prędkością około 100 km na godzinę, pokazuje mi taką temperaturę, ledwo co 80. No, nawiewy mam na ciepłe, włączone, cały czas na 3. Podobno włączenie obiegu wewnętrznego pomaga w szybszym rozgrzaniu silnika. Jeśli się mylę, to proszę poprawcie mnie, ja to tak tylko słyszałem. Z miłą chęcią stworzę o tym filmik, przejadę się na włączonym obiegu wewnętrznym i na wyłączonym i zobaczę, kiedy szybciej się rozgrzeje. Tu jeszcze wracając do obiegu wewnętrznego, to on i tak po czasie powinien się sam wyłączyć. To zauważyłem jadąc do Łodzi, że on się po czasie sam wyłącza. No co o tym sądzicie, powiedzcie? No jest 16 km przejechane, 2.2 diesel, no martwię się, co by było, gdybym miał ten 4-litrowego diesla, to ja musiałbym jechać chyba 100 km, bo on się rozgrzał. Wiadomo, temperatura cieszy chłodzącej nie jest równa temperaturze oleju, no olej to podejrzewam jest, kurczę, jak ma 40 albo 50 stopni, to będzie dobrze, no nie? Nie wiem, nie mam możliwości teraz jak sprawdzić, bo stoję, jak widać, na jakimś przystanku. No powiedzcie, co wy proszę o tym sądzicie, bo zastanawia mnie to. No ja dojadę do domu, to może rozgrzeję się do końca. Ale tak jak mówię, jechałem na tempomacie ze stałą prędkością 100 km na godzinę na szóstym biegu, obroty około 1800-2000. No więc nie wiem, czy to tak powinno być, czy jak. No to nic, to będzie filmik na kolejny dzień. A jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to z samego rana przed pracą, a że wstaję wcześniej, do pracy wyjeżdżam wcześniej, samochód zapewne się przy tej temperaturze ochłodzi. Spróbuję go odpalić przy minus 20, bo jak widzieliście, odpalałem go przy minus 13,5, więc różnica w stopniach na... różnica, przepraszam, w temperaturze na przestrzeni 16 km jest duża. No to jest 7,5 stopnia, 6,5 stopnia różnicy. No to jest bardzo dużo według mnie. No nic, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i do zobaczenia, cześć.